Nadchodzi Archimond, moi drodzy. Tak jak zakończyliśmy poprzedni odcinek, tak i widzimy się na początku tego odcinka. Archimond został przyzwany, a jesteśmy w bardzo napiętej sytuacji, bo pomimo przybycia Archimonda, przybyły również do Lordaeronu zlanego już krwią wszystkich nacji Północnego Sojuszu, przybyły również brutalne orki wsparte demonami z południa, czyli Felhorda, rozprawiając się bezlitośnie z Aratorem, znanym inaczej jako Stormwindem, oraz krasnoludami. Przybywa również na północ do jednego wielkiego kotła. Tu przed chwilą obroniły się wojska plagi przed brutalnym uderzeniem ludzi, ostatecznym zrywem przeciwko Kel'Thuzadowi, który stworzył demoniczny portal tak, że w tym momencie Archimond może zostać wezwany wraz z swoimi demonicznymi siłami w Kalimdorze. W tym czasie, moi drodzy, dosyć frywolna rozgrywka, bardzo powolutka. Nie zostały jeszcze zesłane żadne wojska. Na razie jest po prostu przegrupowywanie powolne, ale również poradzono sobie bez większych problemów ze swoimi elfimi oponentami. I to było na tyle, jeżeli chodzi o rozgrywkę. Dosyć szybko nam się wyjaśniało. Stały się jeszcze trzy fronty, czyli północny sojusz, północny Azeroth, chyba Azeroth się na tą część kontynentu mówi. Północny Lordaeron, może nazwijmy to. Kalimdor jest cały pusty. No i w zasadzie zobaczymy, jak to się wszystko dalej rozwinie. Jeszcze ostały się wojska Dalaranu, poza już sam Dalaranem, bo sam Dalaran został zrujnowany. W tym momencie tutaj przebija się tutaj Makteridon, czyli demoniczny władca z Outlandu. No i cóż, kontynuujemy rozgrywkę. Poczekajcie chwilkę. O, przepraszam was bardzo serdecznie, coś mi sprawiło, że musiałem prychnąć na szybko. I lecimy, moi drodzy, bez zbędnej zwłoki. Zobaczymy, jak to się szybko potoczy, jak szybko wszystko wyjdzie. Wojska Perlaczka już są gotowe do uderzenia. Oddalałem się jeszcze troszeczkę kamera. Delikatne tutaj starcia między wojskami już. O, od razu stawiają Warlocków jak najszybciej. Troszeczkę się martwią. Wysyła Perlaczek swoich żołnierzy. Idzie Archimond, moi drodzy, idzie Archimond. Warto dla niego kupić zawsze buty szybkości. Dla takiego bohatera jest to według mnie bardzo ważna rzecz, żeby mi te buty szybkości mieć. Zwłaszcza, że może on zostać dosyć szybko otoczony, więc warto o takich rzeczach pamiętać. Push tutaj trwa dalej, będą chyba się chcieli pozbyć już Dalaranu raz na zawsze, nie martwiąc się, co tutaj się jeszcze stanie, ale rozlewają się wojska, więc będziemy mieli chyba zdarzenie w Andorhalu, odnoszę takie wrażenie, a w takich mostach Archimond po prostu pokazuje masę swojej siły. Jeżeli uda się zalać te mosty swoimi wojskami, po prostu kłaść bezlitośnie swoje czary, które łoją niesamowity AOE damage. Ja uważam, że jeszcze Kil'jaeden jest chyba nawet lepszy od niego, jeżeli chodzi o AOE damage. No ale może upaść Skullmans, to jest akurat słabe, bo tam jest mnóstwo budynków produkcyjnych. Tutaj coś jest pingowane cały czas. Chyba się już będą zbierali. Zostawmy sobie, wiecie, mimo wszystko nie, buduję wieżę nad morzem. Nie rozumiem do końca sensu tego działania. Dobra, wróćmy do frontu, który myślę, że w tym momencie będzie najciekawszy. Nie, demony nawet nie mają zamiaru czekać. Po prostu wysyłają swoją brutalną siłę, żeby zmieść z powierzchni ziemi orki, które śmiały im się przeciwstawić swoim demonicznym władcom. Dosyłani są strażnicy zagłady. To jest dosyć bolesna jednostka. AOE obrażenia, dużo czarów, stąpy, bardzo, bardzo brutalne do walki. Piekielni strażnicy to jest chyba dokładnie odpowiednik. Są jeszcze lordowie, ale oni powinni mieć też takich piekielnych strażników po swojej stronie, odnoszę takie wrażenie. Doomguard aurę mają. No i Archimond kładący swoje AOE obrażenia. Zobaczcie, co to robi. Po prostu wszyscy. I teraz tylko katapulta do tego dołożona i po prostu mamy tak zwaną jesień z dupy średniowiecza. Oczywiście mówi się to na odwrót, ale tak brzmi zawsze najzabawniej. Czy są dosyłane jakieś smoki? Rzućmy okiem może. Jakieś smoki, jakieś specjalne jednostki? Nie, Perlaczek nie decyduje się na nic takiego. Rzućmy okiem tutaj, jak Archimond sobie radzi. No patrzcie, myślałem, że poradzi sobie dużo lepiej. A jednak udaje się przebić wojskom Hordy. Nie, wywala swoje po prostu czary. Nie, to jest chyba ulti Makteridona, to co tutaj leci. I Agon widzę, że bardzo niesprawnie się zachował. Zamiast wycofać, zobaczcie, wytraca wszystkie swoje supportowe jednostki. Jak ci spada twoja populacja? Patrzcie sobie na ten licznik, jak leci w dół. Księga Mediwa tutaj leży. Kel'Thuzad upa. 13 poziom Kel'Thuzada. Wszystkie księgi, wszystkie artefakty popadną łupem. No widzicie, ten już kupił buty szybkości. No doskonale wie, że na tak ważnym bohaterze trzeba mieć te buty szybkości. No i nie spodziewałem się. Myślałem, że Archimond sobie poradzi ze swoimi demonicznymi wojskami. A jednak sobie nie poradził. Co jest dla mnie co najmniej dziwne. Czerwony jest w zasadzie bez sił. Perlaczek no ma sporo, 82 jednostki, to jest dużo. Czy coś się stało tutaj? No jakieś parę pojedynczych wojsk, ale znowu też Felhorda wytraca parę. Zobaczcie, oni nie mają więcej niż to, co tutaj się znajduje. Nie mają żadnych budynków produkcyjnych. Jeśli mają jakiekolwiek, to zobaczcie, one są dopiero tutaj, więc jeżeli uda im się przebić, to może być ich początek końca. Tutaj wycofane wojska
Dalaranu. Mogą próbować jakoś dropować się na tył, przejmować jakieś poszczególne budynki. Zobaczymy, jak to się rozwinie. No tutaj próbują odbudować swoją ojczyznę na wyspach, ale no, powiedzmy sobie szczerze, nie powinno to wyjść jakoś strasznie dobrze. Wieża, ona ma multishot, nie jestem pewien, czy ta Spirit Tower klasyczna ma multishota, czy nie. Demon Portal jest szturmowany, hydromanci uderzają, podciągani są Shadow Priestie, oni mają chyba, wydaje mi się, że oni mają dispele. Mogą też szkielety pościągać bardzo mocno. Ale przebijają się i to bardzo boleśnie. Warmaster Wound, patrzcie, cały czas jest w grze. Podsyłane są Nether Drake'i, czyli smoki nicości w polskiej wersji językowej. Podciągane są również rezerwowe wojska, no i będą próbowali się przebić. Infernali już niewielu zostało. Czyżby była jakaś bitka tutaj do Skullmans? Zdecydowanie tak, te wszystkie budynki produkcyjne padną po prostu łupem. Fel Hordy, raszującej tutaj po prostu przez te budynki bezlitośnie, nie zostawiając żadnego po prostu, żadnej nadziei. Keltalas praktycznie nienaruszone. Podciągane wojska, no myślę, że mogliby sobie poradzić. Dosyć kiepska chyba gra. Machteridon tutaj dzieli i rządzi w tym regionie. No udaje się przebić chociaż przez te wojska. Szturmują tutaj. No, smok nicości w zupełności poradzi sobie z małym czarnym smoczkiem. On nie powinien mu sprawić większych problemów. Zobaczymy, co zrobi Horda. Wydaje mi się, że Horda może być jeszcze takim decydującym czynnikiem dla tego, jaki, czy będzie sukces tej rozgrywki, czy nie. Zbierają swoje wojska tutaj przy Stratholm, czyli dwa zamki Lordaeronu jeszcze się utrzymały. No, to może być jakaś delikatna tutaj zmiana. Podesłany Saffiron. Bardzo słusznie, niesłusznie, że dopiero teraz, ale dobrze, że w końcu podesłany. Tutaj jakieś pomniejsze lodowe żmije powysyłane. Malganis niestety upadł, Archimond cały czas tutaj się bije, ma już buty szybkości, bardzo dobrze, kupione tutaj pewnie w tym sklepie. No te buty szybkości są dla niego nieodzowną rzeczą, jeżeli chodzi o walkę. No i co, Felhorda czy wysyła posiłki? Nie, no najbliższe posiłki może wysyłać stąd, dopiero stąd, ale nie wygląda na to, żeby wysyłał. Rzućmy okiem tutaj na Xero. Nie wygląda na to, żeby wysyłał tych posiłków jakoś strasznie, żeby powiedzieć, że w ogóle ich nie wysyła. I w zasadzie i tak sobie z tym poradził. Archimond jest zmuszony do ucieczki, ma tą swoją aurę. Ona się tutaj nazywa Fear Aura, na czwartym poziomie nawet. Próbuje się wycofać, no będzie musiał uciekać na morze. I tym samym utracą praktycznie cały... Obronili się. Niesamowite. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Inku. Arthas cały czas się tutaj ostał. Wraz z Falrikiem próbują się przebić tutaj do swojego Stratholm. No na razie im to nawet wychodzi, można powiedzieć. No i co? Horda się tutaj... Plaga się tutaj odbija, ale za to znowu są pogonieni... Gdzieście się podzieli wszyscy? Plątają się po prostu tutaj, jak mówię, smrody po gaciach. No, panowie, czy jakiś push? No, tutaj się zbieracie nad morzem na pewno. Stoczni jeszcze nie widzę. Stablo to Charasa, pokażcie mi jeszcze. Charasa już mamy, stablo bym zobaczył w takim razie. Charas? Jakieś dziwaczne mają po prostu ten swój sposób na creepowanie. Nie do końca rozumiem, jaki był tego sens, skoro jeszcze się w sumie tutaj niewiele zadziało. Tutaj jakiś push, pojawiły się piekielne kolosy, czyli teraz kto inny ma też infernale. No Makteridon robi kółeczko, chyba będzie się próbował wycofać, chyba zorientował się Xero, że nie ma aż takiej silnej armii, że Perla... Ale Perlaczek nie ma tym bardziej, ma 11 jednostek. Huch, to jest bolesne. Infernusy zostały wezwane, no te maszyny mogą naprawdę zrobić dużo, naprawdę dużo złego mogą zrobić. Warmaster Wun się ostał tutaj, to będzie jego koniec. Zapomniał o swoim Demi Hero. No i upada nam Warmaster Wun. On nie ma chyba tego totemu do wskrzeszenia, tak mi się wydaje. Tu jakiś jeden pojedynczych paru lordów zostało, ale spokojnie sobie oczywiście z tym radzą. Archimond w zupełności jest w stanie sobie poradzić z takimi oponentami. Dosyłane są posiłki w tym momencie dopiero, widzicie jak późno? Bardzo nierozsądnie, myślę, że możemy delikatnie przyspieszyć rozgrywkę. No, poproszę troszeczkę kamera hack. Aha, plus minus. Będę musiał pozmieniać sobie hotkey albo przyspieszyć po prostu tutaj, bo kamera hack docelowo jest na plus minus, co jest oczywiście tym samym klawiszem, do którego używamy do przyspieszania rozgrywki i spowalniania jej. Makteryn próbuje się przebić, chyba będzie chciał upolować Lorda Crowleya, Dariusa Crowleya, bo wtedy dostajemy bardzo potężnego Demi Hero. Wysyłane są Infernusy, to już nie te wskrzeszone, nie te wezwane, a po prostu zbudowane. Dużo stawia na te mocne jednostki. Nie jestem pewien, czy to jest takie dobre rozwiązanie, czy nie powinno się w sumie skupić na tych podstawowych jednostkach, którymi możemy zalać, bo właśnie Felhorda zrobi nam dokładnie to. Spróbuje nas zalać małą ilością jednostek. W większości widzimy tutaj jazdę, pobudowane koszary tym razem na południu i zalewany jest trollami. Tutaj mamy jeszcze trolle. Czyli ten nam znany już rozwiązanie, trolle po prostu są rozwiązaniem na wszystkie problemy, na każdym froncie. Tutaj jeszcze
Nazgrel i Drazilb ostali się jako demi-heroi, oni wszyscy nie zapomnieli, ale tutaj jest piękne uderzenie. Taureni poprzemieszani Darkspear Warlord. Kurczę, pióro. Ork Czarnoksiężnik, no po prostu pięknie, uwielbiam takie coś. Budowane statki, no tak jak mówiłem, Horda może tutaj namieszać, może bardzo mocno namieszać nam w tej rozgrywce. Próbuje nie dać się otoczyć na Archimondzie, ale w tym momencie jest niekoniecznie sprzyjająca mu pozycja. Jego jednostki są mocno wytracone. A co w tym czasie zrobią wojska sprzymierzonych? Czy będą próbowały się bronić? Czy będą próbowały w jakikolwiek sposób się odbić? Do końca nie wiem, co oni planują, ale tutaj jest bardzo groźnie. Jeśli upadnie tutaj Nether Keep, to może być to bardzo, bardzo złe. Twisting Nether, to może to być w zasadzie koniec dla nich, jest, żeby nie powiedzieć, że już jest blisko końca. Tutaj po Infernale smolą po prostu, jak się da, swoją aurą. Ale jest tego mało, jest tego bardzo mało. Tutaj wysłane Infernale wyszły przez portal, palą co się da, ale nie, to są Infernale wojsk Sero. Mamy Infernale na Infernale, więc często troszeczkę się gubię, wybaczcie mi. Odsyła Anasteriana i Łuczniczkę, chyba że on chce zrobić jakiś sneaky movement. Do końca nie rozumiem, tutaj oczywiście zniszczony Taramor. No i ta flota jest naprawdę wielka. Prawie jak z tego intra, nie? W Warhammerze, w Warcraftie drugim. Co tutaj się wyczynia? Jakieś rally pointy. Archimonde ucieka przed wojskami. Zobaczymy, gdzie będzie chciał się spróbować schronić. Widzę, że pingowane tu jest po prostu mnóstwo rzeczy przez perlaczkę, albo daje control pointy. No i Twisting Nether chyba jest szturmowany. Tak mi się wydaje, że będą próbowali to szturmować w końcu. Tak, wpuszczają tam jednostki. No i to może być koniec Twisting Netheru. Jeśli zostanie on zniszczony wraz ze swoimi budynkami produkcyjnymi, no buduje, widzicie, no to jest moim zdaniem błąd. Zbyt bardzo skupia się właśnie na zbudowaniu tych specjalnych jednostek, a zapomina się o tych podstawowych jednostkach, co jest według mnie błędem. Niepodesłany w ogóle Tichondrius, nieuruchomione statki, no troszeczkę błędów, jeżeli chodzi o koncepcyjne, ale pamiętajcie, to wszystko się dzieje naprawdę dosyć szybko. Często po prostu graczom się takie rzeczy zdarzają. Dotychczas grać ciężko było mi się przyczepić do jakichś takich koncepcyjnych pomysłów. Jeżeli tutaj były jakieś wygrane bądź przegrane, no to naturalnie wynikały one raczej z takich klasycznych błędów, które możemy nazwać, powiedzmy, błędami przez micro. Oj, 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 oj. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. To nie był najlepszy ruch z świata. To był generalnie chujowy ruch. Próbuję się wbić tutaj na południe, jakoś dopłynąć tym swoim wojskiem. Zobaczymy, zobaczymy. Co jest Twisting Nether? Ach, już mamy Kiliadena, nawet nie zwróciłem uwagi na to. No, Kiliaden, nie, myślę, że on sobie nie poradzi. No, tutaj jest za dużo artefaktów zdecydowanie. Sam Kiliaden jest mocny, ale to nie jest aż tak mocne. Bardzo mi się mieszają tutaj te wojska. Patrzcie, Infernal z Infernalem się bije. No, fruną te wojska, fruną, ale... Ale czy jesteś w stanie sobie poradzić? No, on się tutaj może długo bronić. Perlaczek nie ma żadnego hajsu, Agon nie ma niczego. No, przepraszam, coś tam ma. O, jakaś szkawka mi złapała, wybaczcie, będę musiał łyczkę wziąć. Widzicie, już prawie wypracowałem u siebie, żeby nie mówić to wziąć. Tylko już staram się mówić wziąć. Czy jednak troszeczkę pracy pomogła? Jak wygląda u was sytuacja z wojskiem? 63, 27 i 44 już nawet. Okej. Okay. Jest Zulhed the Wacket. Chyba trzeba zniszczyć, zająć to, wtedy się chyba go dostaje. Bo Dragon Maw Clan to jest chyba stąd, jeśli mnie pamięć nie myli. Felhorda może ich mieć. No tutaj utarczki między Kiliadenem a Makteridonem, obydwaj walczą o supremację, jeśli chodzi o wojska plagi. Skądinąd Makteridon był chyba właśnie przyzwany przez Kiliadena, jeśli mnie pamięć nie myli. Więc tutaj mamy walkę z suwerena i jego sługi. Czy suzerena, suwerena, nie do końca wiem, jak to się mówi. No ta księga jest nikomu niepotrzebna już chyba w tym momencie, tak mi się wydaje, bo ona chyba niczego nie daje. Okej. Okay. No zobaczymy, jak to się potoczy. Chyba szykują się tutaj do jakiegoś uderzenia. Czy ich budynki produkcyjne... Nether Drake'i wyfrunęły. Nie, to jest Neltaraku. To są ich wojska, tak? Neltaraku to są... Tak, niszczył jeszcze Eripik. No widzę, że oni po prostu kompletnie się uwzięli na swoich pierwotnych oponentów. Dalaran, jaki tutaj odważny drop, ale na ten... Okej, moi drodzy, przepraszam was bardzo serdecznie, miałem drobny problem z w poprzednim odcinku, co ja mówię, w poprzedniej części, dla was to jest jeden odcinek cały czas, bo wysypał mi się kompletnie sterownik dźwięków, odwaliłem kabel od mikrofonu, a pod mikrofonem podpięte słuchawki i nagle straciłem cały dźwięk w Warcraftcie, więc musiałem po prostu zrestartować całość, a już byłem zmęczony, wkurzony, dlaczego mi to wszystko nie działało i stwierdziłem, ach, szanić to w cholerę, i wyłączyłem niestety Warcrafta zeszłego wieczoru.
Ale teraz będziemy dokańczali, więc jeżeli bym się jakoś strasznie powtórzył, to wybaczcie mi, bo nagrywam to już przy drugim posiedzeniu, też już mi gardło powolutku siadało wczoraj, bo byłem po większej ilości nagrywek. Przypominam sobie, że tak, Archimond upadł, teraz Kiliaden tutaj próbuje się jeszcze wybronić przed wojskami nieustannie nadchodzącej Felhordy. Zobaczmy, czy żyje jeszcze pan MacTeridon. Żyje cały czas. Gdyby sforsować z MacTeridonem, no zresztą powiedzmy sobie szczerze, że Kiliaden i tak wygląda, jakby miał zaraz zdechnąć. Tutaj pofrunął czarot Kiliadena. No, Kiliaden wygląda na to, że się przekręci nam. Dziękuję bardzo serdecznie. W tym momencie zostaje tutaj dobitka po prostu. Oni są 6-4 upgrade'y. Smoknij coś ci wezwany. Chyba Zulhed go wzywa, na to wygląda. 6-4, kurde, grubo. Grubi są, bardzo są grubą frakcją. Rzućmy jeszcze okiem na upgrade'y, bo dawno nie patrzyłem. 2-1 u elfów. U magów Dalaranu 0-0, w Lordaeronie 1-1. Dobrze, orkowie, o ile pamiętam, byli na mocnych upgrade'ach, ale orkowie już, moi drodzy, wpływają i demolują, co się da po drodze. 6-6 u hordy Trala. Rzućmy okiem jeszcze tutaj, tutaj niestety... O, tutaj będziemy mogli sprawdzić. 6-5 na rzucających jednostkach. No jest grubo, jest bardzo grubo. Horda tutaj może... Gdybym miał w tym momencie typowe zwycięstwo, to powiedział, że walka będzie się toczyć między Felhordą a Hordą i wygra Horda. Gdybym miał obstawać, chociaż cholera wie, jeżeli zależy od wszystko już od gry na tym etapie, bo Felhorda znowu ma taki ułatwioną troszeczkę rozgrywkę, no, z powodu tego, że mają no, ten Chaos Damage, tak, na każdej możliwej jednostce. To im bardzo, bardzo ułatwia rozgrywkę. A patrzcie, już wszystko wycięli, ja pierniczę, ale ich rozbili. Makabrycznie, patrzcie, i stracili wszystko. Insurgent Dreadlords, gdzie wy jesteście teraz? Deterok i Balnazar, racja, oni się pojawiają się w Dalaranie, czy w Lordaeronie pojawiają się, przepraszam. Leni prosi o wizję, aha, bo wy już zostajecie zniszczeni tutaj. Bardzo patrzcie, jaka fajna rozgrywka. Giniesz, to nie wycofujesz się jedną jednostką, tylko po prostu rezygnujesz z gry, wiesz, że już przegrałeś, odpuszczasz po prostu temat, poprosisz o wizję tych, którzy cię pokonali, dzięki temu możesz zobaczyć. To samo zrobił Deci, sentinelki niestety odeszły, a Deci grający druidami dokładnie to samo zrobił. Jeśli jesteście zainteresowani, jeśli nie, to po prostu wychodzicie z rozgrywki, nie gracie już dalej. Armia Guli, jeden obsidianowy posąg. No ale tutaj niestety jest już Felhorda. Jest Felhorda i jest bardzo groźna i bardzo zła. 1-0 upgrade tylko u Deciego. No i zostanie on zalany. Zulhed podbija tutaj do całego działania. Balnazar i Deterok. No, Perlaczek generalnie rezygnuje już z rozgrywki. Po prostu chyba idzie się już poświęcić i nic więcej. Nie ma chyba żadnych specjalnych artefaktów. Nie, oni nie zaczynają żadnymi artefaktami. Więc to już tak klasycznie po prostu sobie zrobili. Kto to jest? Kargata czy to jest... Mi się zawsze wydawało, że to jest ulti tego. Zawsze mi się wydawało, że to jest ulti MacTeridona. Może jednak nie. Może to suci Eredar Warlockowie, oni mieli taką zdolność, jak pamiętam. Z Felhordy tacy kasterzy, ale ich nie widzę na razie, więc to musiało być albo Zulheda, albo Kargata. Może Kargata. Jeżeli wiecie, to bym poprosił, żebyście mi jakoś tam napisali, byłbym bardzo, bardzo wdzięczny. No, jak widzicie, została tylko jedna demoniczna brama, te wszystkie budynki stały się już w zasadzie nieznaczące. Tak, dobierają sobie chłopaków na kanał, no bo po co mają siedzieć już w zasadzie przynajmniej Perlaczek. Zobaczymy, czy jeszcze Agon chce grać, bo myślę, że jeszcze mógłby pograć. Mógłby zająć sobie te control pointy tutaj, w zasadzie wszystkie, które pozostały, skripować tą resztę wojsk, co pozostały. No i z Nordrend można robić jeszcze jakieś... atak orków, bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się to podoba. Jeszcze był atak w miejscu, które niekoniecznie stablo się już tutaj wbił. Patrzcie, ile przegapiliśmy rozgrywki. Kurczę, super, dobra. Możemy zobaczyć teraz, co tu się będzie działo, jak sobie poradzą orkowie wraz z Felhordą, przeciwko Felhordzie. Jak Felhorda poradzi sobie z orkami. No i wygląda na to, że zbliżamy się powolutku do takiego endgame'owego kontentu, czyli już raczej walk gigantycznych frakcji, tak jak tutaj widzicie. No, są mają stratę. Zaczął robić tych trolli berserkerów, ale nie wiem, czy to jest taki dobry ruch, bo nie mają Chaos Damage'u. To może być bolesne. 6-5, 34-62 do 24-33 bazowych, plus upgrade'y, no kurde. Czy na upgrade'y już są? Rządza krwi jest rzucona, przeklęta aura dowodzenia. To jest akurat Shadow Infusion, to rzucają chyba nekromanci. Mają tutaj Stonemall magów, którzy oczywiście kastują Bloodlasta, machiny wojenne, no praktycznie wszystko, czego potrzeba, żeby to sensownie wyglądało. Tu drop, gigantyczny drop Taurenów oraz orków. No to może być bardzo, bardzo groźne. Pulverize Taurenowe, czyli AOE ich damage jest bardzo, bardzo groźny. Rzućmy okiem, jak reaguje na to Xero. Zobaczmy, czy podciąga jakieś wojsko.
Nie, stoi głęboko na północy. Tutaj wysłał jeszcze Renda Blackhanda. Kargat również na północy, McTeridan również na północy. Czyli sam osamotniony Rend tutaj się ostał tylko i wyłącznie, jeżeli chodzi o walkę. Może próbować jakoś harasować, ale nie wiem, co on bardzo chce scharasować, bo tak, Wolgina raczej nie upoluje. Trala też nie sądzę, żeby miał szansę upolować. Oczywiście patrzę po punktach życia i tym, co się mniej więcej znajduje naokoło niego. Ale zobaczcie, jaka piękna ofensywa od Stormwind wychodzi. Przejął to Stormwind? Chyba przejął. Nie jestem pewien. 47 punktów od Felhordy. No okej, okay. Zobaczymy, czy może jakoś się tutaj zgrają z atakiem ze strony Sojuszu, bo Sojusz mógłby to wykorzystać. Myślę, że w bardzo sensowny sposób. Agon próbuje jeszcze wyciągnąć jakimś uderzeniem od strony... ze strony... Właśnie, z jakiej strony Agon żeś zaatakował? Przecież to ma zniszczone wszystko. A nie, nie zostało to nigdy zniszczone, zobaczcie. Skullmans nigdy nie upadł, aha, czyli to był atak ze Skullmans. No próbował przynajmniej jeszcze. No właśnie dziwne, dlaczego nie uciekał. No tutaj mamy rozpierdol generalny. No próbują się jakoś forsować. Nie rozumiem, po co ulti Vol'jina, bo to daje nietykalność. Chyba tylko po to, żeby ograniczyć straty na tym moście. Ale w gruncie rzeczy to nie było bardzo konieczne, to ulti, tak mi się wydaje. No bo w gruncie rzeczy wiadomo jest, że oni się przebiją przez tych siepaczy. Próbuję tutaj jakoś... atakować, no ale to zobaczcie, ten AOE damage, ci łucznicy z tyłu w zasadzie w zupełności sobie poradzą. Tutaj machiny wojenne są od stado podciągnięte, nie ma większego problemu. Flota obstawia w zasadzie całe morze. Mogliby jeszcze przepłynąć sobie z tej strony i by zabezpieczyć się, żeby tutaj na pewno nie wysłali na nich żadnych jednostek pływających. Ewentualnie część wojsk wysłać tutaj, w tą stronę, przy tym moście. I to może bardzo ładnie kontrolować te jednostki przechodzące. I generalnie jakby niszczenie nadbrzeża zawsze jest przyjemną rzeczą. Mało nie sądzę, żeby tutaj Xero robił takie rzeczy. Przejdźmy na widok Agona, on niewiele już teraz robi, więc nie będziemy mieli za dużo komunikatów. A chyba na tym czerwonym, czyli na replayowym czacie dostajemy wszystkie informacje dotyczące tego, co się dzieje na świecie. Tak mi się wydaje, bo jak robiłem fast forward na całym materiale, to dostawałem wszystkie informacje z całego świata, co się działo, więc chyba od osoby, która wysyła replay, otrzymujemy wszystkie komunikaty na temat tego wydarzeń, które się działo na świecie. Patrzcie, cały czas forsuje się z tego Skullmans. Nawet nie przestaje, ani na moment. No czy bardzo słusznie, bo w tym momencie to jest wolna przestrzeń do forsowania tutaj, więc bardzo mądrze ze strony Agona, że nie odpuszcza, ściąga wszystkich bohaterów, wszystkie jednostki na południe. Jak wygląda sytuacja jeszcze z życiem? 147, patrzę oczywiście teraz na zaopatrzenie, 89 stablo, czyli nie tak dużo, no i Charas jest na 85, czyli nie mają gigantycznych armii, mają duże armie, ale na pewno daleko jest im do gigantycznych armii. Harasuje tutaj jeszcze przy, jak się to miejsce nazywało, Gilnas. Ciekaw jestem, czy będzie chciał Gilnas zdobyć. Nie, możliwe, że będzie chciał się stąd teleportować, buduje tu wielki hal, więc niewykluczone, że będzie chciał się do niego teleportować, albo mieć po prostu ewentualną możliwość do teleportu. Tutaj leczą sobie Hellscream'a ci jego Warlockowie. No tutaj rozlewa się kolejne uderzenie. Kierują się prosto w Outland, zobaczcie, w ogóle nawet się nie czekają. No McTeridon jest groźny i zły. Jebno, trzasnął chyba swoim Fireboltem, na to wygląda. Nel'taraku to jest? Nie, to jest po prostu smoknicości. Dosyłani są Taureni, chyba skripowali po prostu sobie całe tutaj południe. Nie, zostały jeszcze jakieś punkty kontrolne po stronie Xero, ale za moment to chyba po prostu podobijają. Chcą mu odciąć ekonomię, co jest kontynuując bardzo słuszny ruch. Oj, i Zulhed został upolowany. No tak to wygląda walka, jeżeli walczy się. Tak, no to jest ulti. Aha, on ma na szerszym poziomie to ulti. Ale kurde, jak go biją ci Taureni. Tak bez śmiania. No oczywiście piękna kontra przy użyciu aury swojej nietykalności. Ale wygląda to, że ta aura nie działa do końca przeciwko czarom. Jak to działa do końca? Niezniszczalny. Wielkie wody. Potracili trochę tego wojska, my wszystko. Chyba, że oni wyszli z zasięgu. Totemy Taurenów są stawiane, żeby cały czas szły zaopatrzenie. Jak wyglądacie z zaopatrzeniem? Tutaj jest dużo surowców. Można pobudować. Ten już tutaj robi. Nie wykluczam, że właśnie buduje się w Gilneas armię. Otóż to. Rozbudowuje się w Gilneas i będzie chciał chyba zająć sobie i z tej strony ewentualnie poprowadzić uderzenie, żeby jak najbardziej rozciągnąć linię wroga. No, jeżeli im się to uda, sforsować Outland, patrzcie, już się budują w Outland, boją się, będą próbowali się tutaj forsować w jakąś obronę, no ale to może być bardzo, bardzo ciekawa rozgrywka, jestem bardzo ciekawy, jak to się może rozwinąć. Horda naprawdę z bardzo mądrym ruchem wyszła. Ten part chyba troszeczkę pociągniemy sobie dłuższy, bo widzę, że jesteśmy za połową. Obstałem, że gra trwa pewnie godzina 30-40, zresztą mam świadomość tego, że będziemy na pewno sporą część... wyjdźmy z tego pomści z Ulgino. Sporą część gry będziemy przewijali, zwłaszcza pod koniec, bo te walki zaczynają być dosyć długie wtedy. Na tym w zasadzie też się niewiele dzieje. Oj, nie chcę takiego kamera distance. Ja chcę gdzieś tak, tyle. Coś takiego. Poproszę o przyspieszenie troszeczkę, nie rozgrywki. Bo w tym momencie niewiele się tutaj dzieje.
After long, bo mamy Starkino Gilnas. Okej, okay. Patrzcie, ciekawy event. Horda za to, że splądrowała Gilnas i zabiło, nie dostaje bohatera, ale za to, że po prostu Grom pokonał w duelu, dostaje 15 do wszystkich statystyk, czy ja dobrze widzę? Pokaż mi się, Gromie. 15 do... i chyba dostał te statystyki. Pierdzielony. I niszczo Gilnas dostają po 400 golda. Grubo. Bardzo gruby event. Bardzo ciekawie to rozegrała Horda. Bardzo mi się to podoba. Że udało im się coś takiego zrobić. Fajnie, bo zobaczyliśmy nowy event. Więc jak gracie Hordą, to wiecie, że możecie zrobić duel. Ale... aha, Eripik Destroyed. Dobra, krasnoludy się już przenoszą tutaj. Czyli ostają się tylko... oj, to nie jest dobre miejsce, żeby stać. Zdecydowanie nie, ale widać, że krasnoludy już chyba po prostu nie grają. Albo już po prostu sobie jakoś tam koegzystują delikatnie i nie bardzo się już przyjmują. Tutaj mają jeszcze jakichś żołnierzy. Tu się ostał jakiś Bailgun. Próba jeszcze tutaj dropnąć się, elfy próbowały się dropnąć. No i bardzo interesujący push tutaj, moi drodzy, zwolnimy troszeczkę rozgrywkę. Zwolnij. Do pół speeda? Nie, do max speeda. Czy klasycznego speeda. Tak, żebyście mogli widzieć, jak ci gracze muszą reagować w tak szybkim tempie. Zobaczcie, kontratak gigantycznej armii w tak szybkim tempie to nie jest prosta rzecz. Jeżeli mają 80 zaopatrzenia, to oni faktycznie mają 80 jednostek. Nie tak jak w Warcraftie, przy 80 zaopatrzenia można mieć nawet tam około 20 jednostek, w zależności od tego, co tu się znajduje. Przyjrzyjmy się paskom życia. No, raniona jest mocno linia. Ale zobaczcie, tutaj jest cała masa posiłków, które po prostu się w tym momencie trochę zatrzymują. Znajdują tutaj drogę za tym wzniesieniami i ulti trala frunie tutaj w górę. Zaczynają łupać. Chuj, nie wie... a ja wiem. Pofruną Makteridon, zobaczcie, po prostu wszystkie artefakty z całej północy po prostu leżą teraz tutaj. Na pewno Vol'jinem je podniesie, bo znajduje się on najbliżej tych wszystkich artefaktów. Nie sądzę, żeby ktokolwiek miał mu je odebrać. Otóż to, widzicie, łapie. Korona Lorderonu, Korona Stormwind, dwa potężne Crown Hille. To jest po prostu genialne. Zobaczymy. Xero grał pierwszy raz. O proszę. Widzicie, jednak da się grać pierwszy raz i bardzo dobrze grać. Moc Continued Xero zagrał bardzo dobrze. Nie ma najtrudniejszych oponentów po swojej stronie. Ale uważam, że zrobił naprawdę kawał dobrej roboty, jeżeli chodzi o skontrolowanie. No tak widać, że tutaj twój sojusznik grał pierwszy raz, ale nie ma problemu. Ja też troszeczkę luzuję już w tematyce jakiegoś ciśnięcia po graczach, bo wiem, że to niekoniecznie wam się podoba, chociaż fakt jest taki, że na pewno czasami byłem zbyt surowy. Teraz na pewno trzeba wiedzieć, że sporo graczy gra po raz pierwszy. No Perlaczek chyba nie grasz po raz pierwszy, masz takie wrażenie. Co tutaj jeszcze jest? Aha, wskrzesza sobie Zul'Heda. To nie jest dobre miejsce, żeby wskrzeszać Zul'Heda, ja bym olał to. Bardzo złe miejsce, żeby go wskrzesić. Bardzo złe miejsce, żeby go wskrzesić. No, ewidentnie się zapomniał. Zaraz Hellfire Citadel upadnie. No i ciekawe, czy Horda zwojuje cały świat? Bardzo mnie to interesuje. Dana Trollbane decide to earn Varian Rin. Okej, czyli przeszli cały event z rodziną Trollbane'ów. Bo najpierw Trollbane się pojawiał po upadku Aratoru, później jak on zginie i zostanie zabite Hellfire Citadel, pojawia się Dana Trollbane. Możemy go znaleźć, czy nie? Jest i Dana Trollbane. Tak, to jest Dana... Galen Trollbane, przepraszam. A Dana to jest Demi Hero chyba, nie? Nie jestem pewien, który to jest i gdzie on jest. Może był tu. Ale zobaczcie, bardzo olał temat, moim zdaniem, bardzo olał temat Xero. Bardzo często po prostu zostawiając wiele wojsk, których mógł poużywać, bardzo mocno polewał to. Znaczy rozumiemy, że grał po raz pierwszy, ale to nie jest tak, że to było przegrane z góry. Ci Taureni, okej, wyglądają strasznie, ale dobra kontra z jakimś Magic Damage'em, czyli Necrolitów, których w zasadzie nie miał. A Felhorda już wyszła? Słabo. Dobra kontra przy użyciu Necrolitów i naprawdę mógłby się tutaj obronić. Naprawdę, to miejsce jest niebywale dobre, jeżeli chodzi o obronę. On miał surowców, jeżeli pamiętam. Solidna obrona przy użyciu jednostek demonicznych, paru bohaterów dosłownie. Dobudowanie jednej, dwóch wieżyczek i praktycznie ten punkt jest bardzo ciężki do ruszenia. Sprawdźcie, oni nie mieli tutaj machin oblężniczych. Bez machin oblężniczych bądź jednostek latających, oni mieliby przesrane, jeżeli chodzi o forsowanie tego, a ci po prostu Taureni by po prostu znikali jak masełko, po prostu by wchodziły w nich te wszystkie obrażenia. Więc to nie było tak do końca przegrane. To nie było do końca przegrane. To jeszcze się dało zrobić. Rozumiem, że po prostu może gracz już był zmęczony, może już nie chciał. Do końca nie wiemy. No i tutaj jest ofensywa ze strony szarych orków, czyli hordy Groma Hellscreama. Wysłane stąd wojska, no i będzie zdarzenie w północnym Lorderonie również. Bardzo mi się to podoba, bardzo zobaczymy, czy ta horda po prostu tak przejedzie się po tych północnych krainach i po wszystkich krainach tak bez większego problemu. Czy jednak jacyś gracze postawili opór, bo gry jeszcze przynajmniej troszeczkę zostało, więc obstawiam, że coś jeszcze będą chcieli chłopaki zrobić tutaj.
odbijają tutaj. No, nie udało im się odbić, bo tutaj zostało jeszcze troszeczkę jednostek. Tego się nie udało tak łatwo skrypować. Te regiony nie zostały skrypowane. Do końca nie wiem dlaczego. Tego chyba punktu się nie da zająć do czasu pojawienia się krwawych elfów. A czy elfy i ludzie stąd jakkolwiek wyszli? Nie, nie wygląda mi na to, żeby wyszli. Chociaż pojawili się jeden dalarański mag się pojawił tutaj. Nawet z paroma żołnierzami. I tutaj widzę Dalina Pradmora. Okej. Okay. Horda, chodź do Tirshend. O cholera, jasna. No to będzie tutaj trochę obrony jeszcze, moi drodzy. Będzie zdecydowanie trochę obrony. Jak wam mówiłem, że to miejsce jest dobre do obrony, to chyba się bardzo nie pomyliłem. Musicie przyznać sami, że ta obrona jest naprawdę... Kozo, ile ty masz poziom? 17 poziom na Kel'Thuzadzie. Zobaczcie te obrażenia. Statystyki, 69 inteligencji. Zobaczcie, jak mu się mana regeneruje. To jest w real time, czyli ma prawie 2 i chyba pół many na sekundę regeneracji. To jest naprawdę grubo. Naprawdę, naprawdę grubo. 1080 many, to jest bardzo dużo. Tutaj się przebijają oczywiście, te punkty to w zasadzie można olać, skoro już Felhorda nie gra, nie ma sensu tam tracić, myślę, że życia, bijąc się z tym. Tutaj można by wpuścić po prostu kilka jednostek, żeby zniszczyły tylko ten generator mocy i nie pakować się całością w te juggernauty infernalne. Chociaż pytanie właśnie, czy w ogóle jest sens to niszczyć tam na tym etapie, tak? No bo ani tutaj nic nie ma. No nie, no orkowie mogą niszczyć, bo nie mają to pillage, tak? Czyli oni dostają surowców, jeżeli atakują budynki. No, Horda próbuje się przebić. Zobaczymy, jak to się rozwinie. No, kurczę, biją się. Cały czas się biją konsekwentnie. Angon nie odpuszcza. To bardzo mi się podoba. Stwierdzi, że nie, po prostu nie oddadzą tak łatwo gry. Galen Trollbane tutaj biega gdzieś jeszcze pomiędzy, próbuje coś zrobić. Ale sam Galen nie jest w stanie tu wiele zrobić. Czy jesteś w sojuszu? Niewykluczone, że jest, że Arator się sprzymierzył. Arator jest chyba z wszystkim sprzymierzony, więc chyba pomaga tutaj tym Galenem, Trollbane'em. Tak, zdecydowanie, bo jest leczony przez Shadow Infusion, co nie jestem wcale zwolennikiem tego, ale piękny Defend Decay, ooo. I teraz jakiś wóz z mięsem tylko tam jeszcze poproszę. Ooo, zobaczcie, jaki ten damage tu leci. Uhuhuhuhu. I teraz jakieś huknięcia, patrzcie, jak ta armia wyparowywuje. O Jezu, i podbicie Otanubaraka. Dzień dobry, i pow. Ale się przebili, jak w masło. Pięknie wykonany atak ze strony Agona. Bardzo, bardzo dobre. No nawet nie multikill, to już jakiś po prostu monster kill na skalę po prostu. I całe uderzenie praktycznie troli zostało wychowane. No właśnie, perlaczek, monster kill. Otóż to, całe uderzenie zostało po prostu wyhamowane. Genialnie, bardzo mi się to podoba. Bardzo, bardzo dobrze. Agon, patrzcie na te trupiarnie tutaj. Jezus Maria, co on z nimi zrobił, to jest niepojęte. No cóż, zmasakrował. Ile dziś było pół godziny? No to będzie 40 minut. Zostańmy może tak do 10-15 po. Zobaczymy, ile to wyjdzie ten odcinek. Może być troszeczkę dłuższy. Nie znajduję jakiegoś problemu strasznego w tym, a cały czas ma budynki produkcyjne tutaj. Zobaczcie, on się nie pierdzieli bardzo. Cały czas ma kościelisko, cały czas ma Skullmans, ma jedną narubiańską wieżę, świątynię potępionych, ołtarz ciemności, czyli wszystko, co jest potrzebne w ogóle do szczęścia. Kolejna grupa do masakry? Ja już chyba ma cooldown na tym Defend Decay. Nie, na razie czyś przywalił jakimś chyba gigantycznym AOS spellem. Na to wygląda. O, i jeszcze podrzutka ze strony Anubaraka. No i tutaj wlatuje Frostworm, a już szybko się zorientowali. Kolejny wybuch. A, oni mają wybuch zwłok, już pamiętam. Oni mają taką zdolność jak wybuch zwłok. I jeszcze kolejna podrzutka. Jezu, jak on masakruje w kupach. Anubarak po prostu w połączeniu z Kel'Thuzadem to są jakieś potwory po prostu. Są chore potwory. Patrzcie, same szkielety magowie. Ta armia jest oparta tylko o wskrzeszone jednostki. No to wiemy na pewno, co jest kontrą na nich, czyli dispele. Ale jeśli się nie mylę, orkowie mają spore problemy z dispelami. Tutaj widać, znaczy już no, się rozlewa się po południu, czyści sobie wszystko, co znajduje, ale na pewno zostanie na chwilę zatrzymany. A to może być bardzo groźne dla Galema, jaki spalanie many na to wygląda. Chyba, że ten jego mieczyk mu to daje. Ten, tak, Trollkar mu daje miecz spalanie many, ale to Kel'Thuzad sobie wiele z tego nie robi. Po prostu pali coraz większą ilość wojsk. Whirlwind tu pofrunął w stronę Groma. No, sieka tym Whirlwindem, to na pewno, tego nie można odmówić. Kolejne Defend Decay? Nie, tutaj się leczą wszyscy. Kolejny wybuch zwłok. Jezu, jak on masakruje ten Kel'Thuzad. Strasznie złym bohaterem. Strasznie złym. Perlaczek wysłał mu wszystkie surowce, jakie tylko ma. Agon naprawdę ma solidne zaplecze. Jeżeli on by naprawdę jakoś mądrze to rozegrał, tutaj nic już mu nie pozostało. Tu ma dwóch Death Knightów. No troszeczkę tego jeszcze ma. Dosyła cały czas wojsko. Bardzo... Jezus Maria. Co on tam wyczynia? Tego Galena zawszonego byście musieli w końcu ubić. No on jest bardzo irytujący. Pan Trollbane. On na pewno może bardzo, bardzo przeszkadzać. No tutaj się powolutku marszuje sobie tutaj, maszeruje, przepraszam, co ja mówię, maszeruje Horda. No nie zostanie, nie doczyścili wszystkich creep pointów do końca. Patrzcie, jeszcze 23, ale Horda ma już w tym momencie 60 creep pointów. Przepraszam, control pointów. Już naprawdę jest groźna.
No i przebijają się. Stano chyba trochę traci już tej pary. Wysyła jeszcze wojsko, ale sami widzieliście, jak on sobie radził z tymi kupami wrogów. Czemu tutaj pinguje? Aha, chyba coś sobie mówią o jakimś dropie ewentualnym. Do końca nie jestem pewien, nie mamy wglądu na wojsce, jaki oni prowadzili. Nekromanci powinni zostać pociągnięci, są zostali z tyłu. Nie jest do końca dobre. Leczony jest Galen Trollbane tutaj przez Czarnoksiężnika. Dosyłane są cały czas Carrion Beetle. Do przodu, konsekwentnie. Wyślij to wojsko, wyślij Kel'Thuzada. No, całkiem rozsądne by byłoby robienie czegokolwiek poza trollami. Taureni na pewno nie są dobrym rozwiązaniem, ale Magic Damage przeciwko jakimś normal attacks. Okej. Okay. A jakim atak, jakim pancerzem dysponują wy? Średni? Warsong Grand? Aha, okej. Okay. Ciężki brak, nieopancerzony bardziej staje od piercing. No, na nekromantów to nie jest takie głupia. Przeciwko pancernemu, no Magic. No, nawet ma dobrą kontrę, no ciężko powiedzieć, że robi coś źle. Czyżby to było Defend Decay? Nie, tu się po prostu leczą masowo. I ten Kel'Thuzad chyba po prostu eksploduje tutaj zwłoki co chwilkę. No dostał jakimś mocnym strzem, podbił Galen, podbił Grom. No ta armia wygląda bardzo przesiekanie, chociaż cały czas oni otrzymują obrażenia, cały czas. Nieustannie, no i... Nie mówcie, że wy się zsojuszowaliście. Nie. No nie, serio. Tak się nie robi, panowie. Ja rozumiem, że horda jest... No dobra, okej, okay, dobra. W tym momencie myślę, że mogę odpuścić, bo zobaczcie, horda ma chyba w tym momencie sumarycznie więcej niż wszyscy inni punktów kontrolnych. Nadal nie jestem przekonany, czy to jest dobre rozwiązanie. Wyszli oczywiście za tych swoich linii obrony, zniszczyli sobie tutaj część budynku, żeby wyjść. Ale ja nie jestem przekonany, że to jest takie dobre, zwłaszcza, że oni biją się w tym momencie z jednym wrogiem. Cały czas różowego tutaj nie ma, on się przebija stopniowo na górę, ale... No nie jestem przekonany. Zginął Arthas. Kiedy się w ogóle event z Arthasem może pojawić? Jak upadnie Stratholm? Może po upadku Stratholm dopiero? Nie jestem przekonany. No przebiją się niewątpliwie przy takiej ilości łuczników i wszystkiego, to na pewno się przebiją. Katapulty, tak, stablo, to jest dobre rozwiązanie. Grunty wymieszane, czyli robi teraz już miks armii, bardzo rozsądnie, swoją drogą. Tutaj został troszeczkę, zapomniał troszeczkę o wojsku. Elfy widzę, że spróbowały trochę harasu. Znaczy w ogóle wyszliście, w zasadzie moglibyście w zupełności wyjść, ale okej, okay, widzę, że to nie jest ich celem najwidoczniej. Okej, okay, też to szanujemy, też to szanujemy. Tutaj pozostawione punkty samych sobie przejmują je oczywiście. Serleni mówi, że im pomoże jeszcze. No zobaczymy, myślę, że horda to jednak wygra. Myślę, że jednak wygra. Zobaczcie, ta nieustanna po prostu machina tocząca się na północ. Zdecydowanie myślę, że sobie poradzi, ale moi drodzy, myślę, że jesteśmy w bardzo dobrym momencie, gdzie możemy sobie ładnie zoomować, obejrzeć sobie tą armię z tej strony, albo inaczej możemy zakończyć takim pięknym kadrem na maszerujących taurenów, którzy zmierzają ku północy. Czy uda im się zniszczyć wrogów, czy nie? To dowiecie się już w kolejnym odcinku, już jutro, o tej samej godzinie, czyli o 17:30. Zapraszam Was bardzo serdecznie. No i cóż, ja byłem Ignacy, Wy byliście Wy, a to był Warcraft 3, Azeroth Wars. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.